Na zakopanych po pierś w ziemię jeńców puszczano wygłodzone psy. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym prezentuję najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, czym żyli Polacy 18 maja 38, a więc dokładnie 85 lat temu. Kopiec ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Na lewo prezydent Polski wygłasza przemówienie podczas uroczystości odsłonięcia kopca ku czci marszałka Piłsudskiego w Zawodach. Obok fragment defilady oddziałów wojskowych podczas manifestacji ludowej. 18 nowych wyroków śmierci w Sowietach. Z rozmaitych stron Rosji Sowieckiej nadchodzą wiadomości o wielu nowych rozprawach sądowych i zapadłych wyrokach śmierci za sabotaż i kontrrewolucyjną propagandę. W sumie zapadło w ostatnich dniach 18 nowych wyroków śmierci, które niewątpliwie zostały wykonane. 10 czołgów dla armii. Pracownicy Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie przekazali uroczyście armii 10 czołgów ufundowanych przez siebie. Na zakopanych po pierś w ziemię jeńców puszczano wygłodzone psy. Hiszpańska Narodowa Komisja Śledcza stwierdziła dowodnie, że przywódcy czerwonych dopuszczali się w zdobytej niedawno przez Wojska Narodowe Leridzie bezprzykładnych okrucieństw. Między innymi zakopano kilkunastu narodowo usposobionych mieszkańców miasta żywcem w ziemi po pierś, a potem poszczuto na nich wygłodzone psy, które rozszarpywały bezbronne ofiary. Przed zakazem wynajmowania Żydom mieszkań w Niemczech. Ze sprawozdania referenda Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy wynika, że w niedalekiej przyszłości spodziewać się należy wydania rozporządzenia, według którego niemieckim właścicielom domów zabronione będzie wynajmowanie mieszkań Żydom. Pończocha zamiast żałobnej szarfy. Sąd w Stanisławowie ukarał właścicielkę realności przy ulicy 3 Maja 4, Renatę Blaustein, grzywną w kwocie 500 zł za obrazę barw państwowych. Karę tę wymierzyło starostwo za to, że Blausteinowa w rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego wywiesiła na balkonie domu flagę państwową z przyczepioną do niej pończochą zamiast żałobnej szarfy. Niezależnie od ukarania administracyjnego pociągnięta będzie do odpowiedzialności karno-sądowej za naruszenie ustawy o ochronie imienia marszałka Piłsudskiego. Nareszcie możemy korespondować z Litwą. Oto koperta jednego z pierwszych listów wysłanych z Litwy do Polski po zawarciu porozumienia sąsiedzkiego. Miłość przemogła wszystkie przeszkody. Przed kilkunastu dniami donosiliśmy o sensacyjnym porwaniu 18-letniej córki bogatego kupca, Zylbersteina ze Zgierza. Młoda i urodziwa zgierzanka zakochała się w operatorze kinoteatru zgierskiego Wenus, Jerzym Rybickim, i wskutek sprzeciwu rodziców na ślub uciekła z domu do przyszłych teściów, gdzie przygotowywała się do przyjęcia chrztu i wzięcia ślubu. Stary Zylberstein, nie chcąc do tego dopuścić, urządził porwanie córki i wywiózł ją do krewnych. Romantyczna historia zelektryzowała całe miasteczko. Obecnie przyszła kolej na happy end, bo 18-letnia Henryka postawiła na swoim. W kościele zgierskim odbył się chrzest Zylbersteinówny. Świątynie wypełniły szczelnie tłumy mieszkańców, zwłaszcza kobiet. A teraz czas na retro reklamy. Codziennie trylisin. Łupież znika, wypadanie włosów ustaje, włosy odrastają. Trylisin ratuje włosy. Widzimy się codziennie o godzinie 19:00. Pozdrawiam.